Adriana Machowiak złożyła zeznania po tym, jak wezwano ją na policję w charakterze sprawcy wykroczenia z artykułu 141 Kodeksu Wykroczeń. W tej chwili nie postawiono jej zarzutów. Poprosiliśmy o komentarz. Organizatorzy stopniowali napięcie. Dziś poznaliśmy gwiazdy Dni Leszna 2018. To Dawid Kwiatkowski, Lubega i zespół Alphaville. Leszno rezygnuje z zakupu autobusów elektrycznych. Okazały się za drogie o 7 milionów. Czy uda się z autobusami hybrydowymi? Przetarg już wkrótce. W Miejskim Ośrodku Kultury wręczono leszczyńskie becikowe. Tym razem jednorazową pomoc od miasta w wysokości 1000 zł otrzymało 20 rodzin. Do połowy przyszłego roku ma powstać 6 bloków z 96 mieszkaniami. Ruszyły prace budowlane w leszczyńskich TBS-ach. MBWA zaprasza na spotkanie z artystką Sonią Ramer, która opowie o swojej wyprawie na Islandię. Tę umowę przygotowywano od kilku miesięcy. Zespół Szkół Zawodowych imienia Stefana Bobrowskiego w Prawiczu jest partnerem firmy Rawak. Jest to pierwsza taka inicjatywa w 70-letniej historii szkoły. Warsztaty terapii zajęciowej zapraszają 22 i 23 marca na kiermasz świąteczny do Kościana, osiedle Jagiellońskie 48. Początek godzina 10. Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg na wynajem lokali w Lesznie przy ulicy Jagiellońskiej 8-12, Prochownia 8 i Ofiar Katynia 3. We'll be right back.